profesor, kapitan żeglugi wielkiej, jeden z najwybitniejszych polskich ludzi morza, Daniel Duda. Legendarna biała fregata to najwłaściwsza oprawa dla naszego dzisiejszego gościa. Profesor Duda urodził się 14 lipca 1933 roku w Bochni. W 1955 ukończył Państwową Szkołę Morską w Gdyni. Pracując na statkach polskiej żeglugi morskiej i polskich linii oceanicznych, przeszedł wszystkie stopnie kariery morskiej, dochodząc do stopnia kapitana żeglugi wielkiej. Był też kapitanem portu w Gdyni. Nie poprzestał jednak tylko na praktyce. W 1977 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1999 zwyczajnym. Talent naukowy wykazał już przy pisaniu pracy magisterskiej. Kiedy w 1965 uzyskał magisterium z zakresu ekonomii transportu morskiego na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, od razu zaproponowano mu rozpoczęcie kolejnego etapu kształcenia. Studia skończyłem. Wyrzucono mnie na korytarz, za chwileczkę poproszono, ogłoszono wynik i w końcu padła propozycja, żebym za doktorat się wziął. 15 minut temu wchodzę na salę, nie wiem czy zdam, a po 15 minutach ten skład komisji proponuje mi, żebym się zajął doktoratem. Tak to mniej więcej wygląda. 4 lata po tych wydarzeniach pan kapitan uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, co uczyniło go pierwszym człowiekiem w polskiej flocie z takim tytułem naukowym. Tego samego roku związał się z Wyższą Szkołą Morską, aby w 1972 na 3 kadencje zostać jej rektorem. To dzięki niemu uczelnia poszerzyła m.in. zakres kształcenia oraz udało się zbudować szereg jednostek szkoleniowych, w tym również legendarny żaglowiec Dar Młodzieży. Za jego kadencji zbudowano również osiedla akademickie, halę sportową i planetarium. Dzięki niemu uczelnia uzyskała prawo do nadawania tytułów magisterskich. Można śmiało powiedzieć, że dzisiejszy Uniwersytet Morski nie wyglądałby tak, gdyby nie działania pana profesora. Nasz bohater dwukrotnie uhonorowany został tytułem doktora honoris causa w 2015 roku przez Akademię Marynarki Wojennej oraz w 2021 przez Uniwersytet Morski. Ja nie liczyłem w życiu na jakieś nagrody. Absolutnie. Stale mam wątpliwości. Przecież ta flota handlowa wypuściła tyle już zacnych ludzi, gdybym patrzył nawet na takiego absolwenta szkoły morskiej spod Kościerzyny, który jest honorisem w Bostonie. Nie wiem, czy on za 200 milionów żywności załatwił Polsce wtedy, jak był, czy jemu się nie należy. Także tych, którzy powinni przede mną dostać, zasłużyli się, jest bezsprzecznie po prostu większość. Także tu mam stale taki po prostu niedosyt. Sukcesy w życiu pan profesor Duda zawdzięcza wyznawanym wartościom. Jak sam mówi, ukształtowały się one m.in. podczas dzieciństwa i młodości, które wypadły na trudne lata II wojny światowej i okres powojenny. Na przykład otrzymuję prośbę od córki, której mąż kapitan siedział kilka lat, w tym 146 dni w celi śmierci, mając krzyż waleczny, krzyż francuski waleczny, gdy jej matka została ścięta jako członek Armii Krajowej podczas wojny, żeby się zająć ojcem. Człowiek nie może odpowiedzieć nie. Bez względu na wydatki, bez względu na czas, chorobę i tak dalej. Musi spełnić to. Człowiekowi takiego formatu nie możemy nie zadać pytania o to, czego uczy morze. Potrafi stosunkowo w szybkim czasie rozliczyć się z jakąś słabą jednostką, albo przypomnieć tej jednostce. Trzeba być twardym, nieustępliwym, trzeba walczyć. Szkoła powinna uwzględniać też to wszystko, co dzieje się w szkolnictwie średnim. Z czym on przychodzi, z jakim bagażem przychodzi. I czy to wszystko pasuje do tej odpowiedzialności.
Wie pan, drobne takie sprawy, ale bardzo ważne w życiu, wchodząc na pokład statku, żeby chociaż ukłon w stronę rufy, w stronę tej paneli zrobić i tak dalej. Jest jakiś problem. Co to znaczy wachta i odpowiedzialność? A może wachta jakoś to będzie i spanie? Nie wiadomo. A tu pożar, kolizja czy coś. Jest tych problemów, które po prostu nie zniknęły i one powinny być cały czas analizowane. Profesor Duda był świadkiem wielu przełomowych momentów polskiego żeglarstwa i gospodarki morskiej. Choć zamiast świadkiem, raczej wypadałoby powiedzieć współtwórcą. Nasz bohater dwukrotnie zasiadał w zarządzie Pomorskiego Związku Żeglarskiego, również jako wiceprezes. Nie mówię po prostu już o pierwszym wyczynie na Obcym, który miał miejsce. Przecież to czasami rosło wszystko chałupnicze. Przykładowanie Obcym, ja się też tym mniej więcej zajmowałem w porcie. To był problem, jakby statek się znalazł do Casablanki. Problem jak go załadować. Czym tam? Skąd pasy, żeby nie uszkodzić tego jachtu i tak dalej. I było tak, że sobie tam gdzieś w Rzeszowie, czy gdzieś Jaskuła, czy coś, czasami wpadał do szkoły. On chciał czasami radar zobaczyć, jak to tu wygląda, co on daje, ten radar. Dla niego, chociażby lizm. Już świat po prostu się wybierał. Tak się zastanawiałem, trochę nieładnie, z jaką gotówką czasami nasz startował, z jakimi możliwościami, a jaki powiedzmy Norweg, Anglik w tym czasie, czy ktokolwiek. Trudno w jednym filmie wymienić wszystkie osiągnięcia naszego dzisiejszego bohatera, ponieważ jest autorem ponad 600 publikacji i laureatem Głównej Nagrody Literackiej imienia Konrada. Aż 9-krotnie uhonorowany został przez ministra transportu i gospodarki morskiej. Nagrodzony srebrnym i złotym krzyżem za zasługi dla ZHP i licznymi medalami, jak choćby srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, czy złotym za długoletnią służbę nadawanym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest międzynarodowym autorytetem, za którego wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarki morskiej został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wychował również całe pokolenia świetnych naukowców i marynarzy, którzy pływają na oceanach po całym świecie. Do Stanów Zjednoczonych darł powrót jego przez porty niemieckie i w pewnym momencie w tej stoczni spotykam się z całym zarządem. Na honorowym miejscu siedzi pani, mama dyrektora i w zasadzie właścicielka tej stoczni. On jeszcze temu synowi papierków nie przekazano. I na drugi dzień jesteśmy, gdy ta defilada się odbywa. Jeden z dziennikarzy podchodzi. Jestem tuż przy prezydencie Hamburga. Pytam się, czy dar mógłby jeszcze zostać jeden dzień. Podejmuję decyzję tak, może. Oklaski okropne. Ale patrzę na to wszystko, co się dzieje. Te setki tysięcy ludzi, które uczestniczyło w tej uroczystości, w tej chwili, najlepiej świadczą, czy się idzie w dobrym kierunku, czy się idzie w złym kierunku.